Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Pozdrawia ojciec Janusz. I ojciec Krzysztof. Ojciec Krzysztof Werwista. Drodzy Państwo, powoli przenosimy się do siedziby prezydenta tutaj Republiki Mauritiusa. Teraz rozpoczyna się wizyta Ojca Świętego Franciszka, wizyta grzecznościowa w Pałacu Prezydenckim, a potem spotkania z prezydentem, spotkanie osobiste, przedstawienie rodziny, wymiana darów, wpisanie do księgi honorowej i potem spotkanie z pierwszym ministrem, czyli z premierem, również podobne. Tutaj będą mieć rzecz do się realizować, podobny tutaj scenariusz i wystąpienie krótkie Ojca Świętego, a także pozdrowienia prezydenta i premiera. To przed nami widzimy, już Ojciec Święty podjeżdża, podjechał pod Pałac Prezydentki, powoli goście również wchodzą do takiej dużej sali, gdzie będzie miało miejsce to spotkanie, a Ojciec Święty jest teraz przeprowadzany do takiego małego, uroczego gabinetu, prawda, bocznego można powiedzieć, prywatnego, gdzie spotka się z prezydentem i potem z premierem. Prezydent Republiki Mauritiusa, ojcze Krzysztofie, to jest senior, czyli pan prezydent Barlen Viapuri, tak? Viapuri. Urodzony w 1945 roku, laureat tutaj Uniwersytetu Agrokultury, czyli można powiedzieć takiego rolniczego na Mauritiusie. Tam ukończył również Uniwersytet w Houston w USA. Był dyplomatą. Potem także również studiował na Uniwersytecie w Nairobi, w Kenii, no bo wiadomo, że kontynent afrykański i jego znajomość. No i był, przez wiele lat pracował na Mauritiusie w Instytucie Edukacji. Następnie został, był ministrem do spraw nauki i instytucji naukowych, potem wielkim komisarzem Republiki Mauritius w Ameryce Południowej, akredytowany w Namibii, Botswanie, Zimbabwe, Lesoto i Swazilandzie. Potem w 2016 roku został wybrany na wiceprezydenta, a od 2018 roku jest prezydentem państwa Republiki Mauritius. Pan prezydent Viapuri jest jest żonaty z panią Saroini, jeżeli dobrze czytam, i mają jedną córkę, która też zostanie przedstawiona jako rodzina Ojcu Świętemu. Pytanie, czy łatwo być, czy trudno być prezydentem takiego kraju jak Mauritius? To wszystko się nazywa Republika Demokratyczna, prawda? Ale wiem, że tu są liczne wyspy, też kilka wysp połączonych razem. No i polityka tutaj zawsze jest, no, wtedy pewnie utrudniona, chociaż jak ojciec wspomina, Mauritius jest o tyle, że jest taką gospodarczą, lepszą częścią tej części Afryki, nie ma takich problemów ekonomicznych, takiego sytuacji głodowych, prawda, umierania niemowląt, jak inne kraje afrykańskie, jest taką perłą wśród tutaj tych krajów, bo to jest rajska wyspa, turystyka podnosząca przecież tą wulkaniczną taką glebę, prawda, w sensie podnosząca, że przyjeżdżają tu turyści, no i jest pewien ruch i przychod, tak to można powiedzieć. No, na pewno można powiedzieć, że Mauritius jest przykładem, jak można rozwiązywać dawne problemy, też kolonialne, że też można nawet na gruzach jakiejś trudnej historii niewolnictwa wyjść na prostą, dać ludziom nową historię i też dbać o państwo i jego mieszkańców. No, na pewno też prezydent musi być dużym dyplomatą ze względu na tą obecność wielu nacji, nie tylko właśnie na tej wyspie, ale tak jak mówiliśmy, do Mauritiusa należy kilka mniejszych wysepek o różnej historii, też z różnorodną chociażby religią, czy też nacją. Mauritius to wyspa takiej, wygląda jak taka, prawda, okrągła muszla, bo małża, ale mająca bardzo, bardzo wiele pięknych tutaj miejscowości, no i oczywiście i okoliczności przyrody, a więc wodospady, uskoki, piękna, świeża zieleń, no bo to wyspa oceaniczna, więc ocean jest takim kordonem chroniącym od wpływów jakichś tam tąpnięć atmosferycznych, chociaż wiemy też, że potem przychodzą różnego typu, prawda, sztormy i
i tak zwane te tornada, które nawiedzają. Cyklony. Cyklony co jakiś czas. Ojciec zresztą wie, bo Madagaskar podobnie. Zanim właśnie cyklony uderzą w Madagaskar, to czasami właśnie zahaczają o te tereny, o wyspę Reunią i Mauritius. No tutaj czasami borykają się z większym problemem, bo jednak Madagaskar jest większym krajem. On taki cyklon gdzieś swoją siłą wchodzi, on się przez to, że musi się jakoś zetknąć z lądem, on się tak wygasza, wyhamowuje, a tutaj to są tak małe wyspy, że jak już idzie ze swoją siłą, to nic tam nie pomoże. Ale przepiękne widoki, lazurowe odbicie morza i tutaj ziemia ta wulkaniczna, powyspowa, prawda, powulkaniczna ziemia pokryta piękną zielenią, to wszystko tworzy taki właśnie rzeczywiście bajeczny klimat. Także widzimy wymianę prezentów. Też Ojciec Święty podarowuje swój prezent na dłonie pana prezydenta. Z tego, co słyszę, komunikują się w języku francuskim. Teraz prezent, upominek od pana prezydenta, księgi pamiątkowe, na pewno też związane czy z historią Mauritiusa. Grzecznościowa wymiana też upominków i tych gestów, które wszędzie są potrzebne. Specjalny prezent dla małżonki i pamiątkowe zdjęcia. Ojciec Święty prawdopodobnie też ofiarował kilka egzemplarzy swojej encykliki lub ostatnio wydanych dokumentów. I być może w tych różańce, może różańce w tych małych opalikowaniach. Tak, to są różańce, jeżeli się nie mylę, to są też takie tak zwane medale watykańskie. Właściwie każdego roku jest taki odlewany taki medal z okazji kolejnego pontyfikatu roku i to jest właśnie... To prawdopodobnie córka, ta jedyna prezydenta. Tak, tak, no bo jeżeli mamy w takim wieku widzimy pana prezydenta i żonę, to córka jak najbardziej. No i ten tłumacz, ojciec, który bardzo pięknie po francusku, oczywiście Francuz musi być rodzony, bo ten akcent dużo dzisiaj podniósł też, prawda, atmosferę. Jeśli chodzi o homilię i pielgrzymkę. Natomiast tutaj geografia z tym atutem wielkim, bo nie będziemy teraz, nie słyszymy dokładnie, co tam mówią, bo to jest prywatne spotkanie, ale geografia z atutem, ale także to jest ważne, że Mauritius poradził sobie z problemem, bo należy on do archipelagu Chagos, którym zarządza Wielka Brytania, co się zmieniło rano, ale też samotna wyspa jest Tromelę, i która należy do Francji. Te terytoria były ciągle od wieku częścią francuską, a następnie brytyjskiej kolonii, podzielonej dopiero w XX wieku. Dlatego też wcześniej kolonia brytyjska, teraz wpływ francuski, język francuski, no ale Republika Niezależna. No i teraz jeszcze ten konflikt o tą wyspę Diego Garcia właśnie. No, malutka wyspa, na której mamy też bazę wojsk amerykańskich i Mauritius się o to dopomina. I tak jak wspomniałem już rano, że Rada Międzynarodowego Sądu już wstępnie tak doradczo zawyrokowała, że Madagaskar ma rację, ale nie wiadomo, jak to się jeszcze potoczy i tutaj też Ojciec Święty... Ojciec Święty o tym tutaj dzisiaj nie mówił, bo to
pewnie to jest w dyplomatycznych jakichś tutaj kręgach to poruszane. Natomiast podstawą gospodarki jest, jak mówiliśmy, turystyka, eksport wyrobów tekstylnych, trzcina cukrowa sławna. Użytki rolne to 56% kraju, uprawia się herbaty, kukurydzę, banany. Nie wiem, jak to zrozumieć, ale wskaźnik rozwoju społecznego jest drugi po Libii w regionie Afryki, 63. miejsce na świecie, odległe w sumie. No nie, w sumie całościowo to nie jest, to nie jest daleko. Jak na afrykański kraj. Mówimy, ile jest krajów. Więc wizyta teraz grzecznościowa, ale bardzo ważna z dyplomatycznego punktu, to jest też tutaj wiele pewnie i spraw ożywionych, odnowionych, no więc przedstawienie rodziny, teraz wymiana darów i wpis do księgi honorowej państwa Mauritius. A następnie Ojciec Święty będzie za chwileczkę przejdzie na spotkanie. Tu dokładnie się to wszystko realizuje co do minuty według planu. Potem spotkanie z pierwszym ministrem w tak zwanym salonie niebieskim. Salon Bleu. Czy Bleu? Bleu. Niebieski salon to jest też spotkanie prywatne. Również prezentacja rodziny premiera. A premierem jest pan Pravind Kumar Jugnaut, tak? Takie nazwisko. Albo po francusku to możemy też, jeżeli to by francuskie pochodzenie, Jugnaut, no to już nie francuskie nawet. Francuski. Urodzony w 61 roku, a więc nieco młodszy od prezydenta. Studiował na Uniwersytecie w Buckingham w Wielkiej Brytanii, a także we Francji. W Aix-en-Provence, w Université de Sceaux, a więc Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych. We Francji w 1987 roku brał udział tutaj w ruchu militarnym, takie ugrupowanie, tak, militante, socjalista, a potem był ministrem rolnictwa przez 3 lata i wicepremierem, ministrem finansów i rozwoju ekonomicznego, a potem ministrem technologii, komunikacji i tak dalej, aż w końcu został powołany na stanowisko premiera i jest też żonaty, ma 3 córki. A tutaj była ciekawa też rzecz, jeśli chodzi o gospodarczy, o polityczny też gabinet tutaj na Mauritiusie. Jak ojciec mówił, to wszystkie te kraje mają demokrację, republiki, są republiką demokratyczną, ale to różnie wygląda z tą demokracją. Tutaj głową państwa jest prezydent wybierany na 5-letnią kadencję przez Zgromadzenie Narodowe, National Assembly. Jest to jednoizbowy maurytyjski parlament. Spośród 70 członków parlamentu, 62 jest wybieranych bezpośrednio w wyborach powszechnych, a 8 jest wyznaczonych, aby reprezentować mniejszości etniczne. W zależności od wyniku wyborów, parlament jest skierowany przez premiera i Radę Ministrów. Główne partie to Walczący Ruch Mauritiusu, Partia Pracy, Partia Socjalistyczna Mauritiusu oraz Ruch Socjalistyczny Mauritiusu. Proszę bardzo, jak ten socjalizm się w tych krajach się po prostu gdzieś odnalazł, prawda? Na szczęście sobie poradziły w większości z tym i już zrozumiały, na czym polega gospodarka socjalistyczna, ale widzimy, co to, że no, że Związek Radziecki nie spał i swoją ideologią zarażał poszczególne państwa, a wiemy, jak one na tym wyszły. Teraz spotkanie bezpośrednie z panem premierem rządu w niebieskim, rzeczywiście w niebieskim salonie, a w dużej sali oczekują dyplomaci, a także goście z Watykanu na przybycie pana prezydenta i Ojca Świętego Franciszka. Tam będzie już takie oficjalne podsumowanie, wystąpienie papieża i też wprowadzenie głowy państwa wyspy Mauritius i innych wysp. I także wystąpienie, krótkie podsumowanie w kilku słowach premiera rządu. A potem, następnie, będzie już przejście, to już grubo też po godzinie 18 czasu tutaj lokalnego, przejście, przebycie tej odległości do portu,
portu Luis, w stolicy właśnie tutaj kraju, i już powrót na Madagaskar, na Madagaskar, więc Mauritius, Reunion, Madagaskar, już Ojciec Święty spożyje z gośćmi kolację na pokładzie, wróci na Madagaskar i rano, a więc jutro, przed południem, będzie stamtąd już odlatywał do Italii, do Rzymu i znów podróż. Nic się chyba nie skróci, bo 10-11 godzin trzeba liczyć na powrót, w zależności jakie będą tutaj przychylne wiatry. Jak będzie dobra pogoda, to jakoś szybciej te samoloty wtedy lecą. Zresztą ojciec już niejednokrotnie przybył takie trasy, to wie, prawda? Że to 9-10 godzin myślę, że do Rzymu. Czasem godzina jest zawsze taka płynna do opanowania. Tak, no dla słuchaczy opowiemy, no przepiękna przyroda, zieleń, świeżość. Teraz też zaczyna się pora sucha, prawda? Czy już się zaczęła? A dla wyspy to tak o wiele nie oznacza. Na kontynencie jest to inaczej odbierane. Wiemy, że wyspa jest chroniona no właśnie oceanem, bo jest wyspą. Więc no tutaj na tej małej wpływy. Wyspie to myślę, że tej suchości aż tak nie doświadczają, bo jednak wokoło jest ocean. Także praktycznie ta wilgoć się raczej z każdej strony wnika w kraj. To jest inna sytuacja na Madagaskarze. Właśnie ta różnica, że na zachodniej części tam jest utrzymywana taka pora sucha bardzo długo. Czasami kilka miesięcy w ogóle deszcz nie pada, a wschodnia część wyspy jest tropikalna. Właśnie są lasy jeszcze te dżunglowe. Tutaj myślę, że tej roślinności jest po trosze wszędzie i nie ma na pewno takiego terenu, który jest poddany jakimś dłuższym okresie, gdzie rzeczywiście nie ma deszczu. I powoli no, te dni się wypełniają, właściwie licząc przywitanie i pożegnanie, no to jest 6 dni, a tak to naprawdę 4-5 pełnych takich dni pielgrzymkowych Ojca Świętego Franciszka, to też patrzymy w jego też wieku, jest to też duże wyzwanie. Pewnie pozostają w sercach wierzących, którzy słyszeli homilię i odbierali tę właśnie pielgrzymkę medialnie, różne tutaj myśli. Myśmy też jakoś starali się coś dla siebie tutaj zapamiętać. Ja przypomnę wizytę na przykład taką charakterystyczną, bardzo taką spontaniczną, wśród wspólnoty sióstr, prawda? To na Madagaskarze, gdzie Ojciec Święty tam takie miał swoje wspomnienia, ale mówił właśnie o tym przede wszystkim, żeby z klasztorów odrzucić światowość, mondalita, żeby ta światowość, która wchodzi poprzez media, poprzez informacje, poprzez style życia, troszeczkę naruszają pewien tutaj ład, porządek, spokój. Nie tak, że coś się dzieje, ale po prostu klasztor, szczególnie kontemplacyjny, ma być tym miejscem wybranym, gdzie mówi Pan Bóg do człowieka. I też tam ta była historia o tej, jak Teresa prosiła, Święta Teresa prosiła o radę przeoryszy, której nie lubiła. Ale jednak o radę poprosiła, więc żeby też umieć odróżniać, prawda, sytuację, to też były takie ciekawe myśli. No i też mówiąc też do biskupów o kryzysie, powiedzmy, powołań, że nie może on prowadzić do tego, że do seminariów są przyjmowani niemoralni kandydaci, czy źli kandydaci, nawet takie było też. No i ta uwaga z tym słowem sztywność. Myśmy się tak tutaj łamali i głowę, tak, co to rzeczywiście chodzi, oznacza. I papież właśnie sztywność wyraźnie, jak eksponat muzeum, prawda? Podkreślił, że no też kapłan nie może być osobą sztywną, zamkniętą, że też nie możemy właśnie w cudzysłowie hodować takie osoby, które nie będą miały tego ducha służby, otwarcia na człowieka, który przychodzi. Tym bardziej myślę, że Ojciec Święty rozumie to w ten sposób, że jak taka osoba mogłaby być Chrystusem dla kogoś odrzuconego, biednego, tego, który jest rzeczywiście w wielkiej potrzebie. No, mocne słowa. Ale tu ciekawe, jakie słowa padną właśnie tu, do tych różnych ludzi, różnych nacji, narodów, gdzie Ojciec Święty zdaje sobie sprawę, że pomiędzy nimi też są pewne napięcia te historyczne.
Myślę, że oni też wyczekują tego, takie jakieś porady, myśli, jakiejś linii, która mogłaby ich jeszcze bardziej umocnić. Piękna modlitwa w czasie Eucharystii była właśnie zanoszona za te wszystkie wyspy, nie tylko za Maurycjus, ale o te dobre relacje między kościołami i wspólnotami narodowymi tych wszystkich wysp. Tutaj okazuje się, że Maurycjus też pełni taką rolę ambasadora tych wszystkich wysp na Oceanie Indyjskim. Dla mnie jest to niesamowita też sprawa, że ta duża, nie spodziewałem się takiej dużej ilości Hindusów na tej wyspie. Pamiętam, że miałem takie informacje, że jest jakiś wpływ tych ludzi, którzy z Indii tam gdzieś przyjeżdżali, ale nie wiedziałem, że to jest tak duży procent, a jednak oni też, trzeba tak zobaczyć, jak wspaniale zaadoptowali się na tej wyspie, nie zamknęli się na inne kultury, religie i dzisiaj tworzą jedno państwo, dosyć zwarte właśnie, tak jak tutaj mówiliśmy, że ta demokracja tutaj akurat działa i funkcjonuje. Co na tym jest trudne, bo ta mocna jest, jak ojciec też wspomina, plemienność, że to podziały można było sobie zrobić takie terytorialne, jak się uważało, jeśli chodzi o tutaj tych zdobywców, prawda, czy kolonizatorów, nie ma co ukrywać, a jednak podziały te plemienne inaczej przechodzą niż granice państw, a plemię to jest bardzo ważna rzeczywistość. Plemię to jest rodzina rodzin, można powiedzieć, to jest ta, to są te więzy krwi, prawda, a nie tylko, i teraz mamy obraz jeszcze raz, witanie się z władzami tutaj Republiki Mauritiusa, przedstawiciele rządu, też korpus dyplomatyczny. No nikt tutaj nie jest przypadkowo na pewno, tylko jest zaproszony w takim kluczu naprawdę wybranym. Jest to wydarzenie dla państwa wpisujące się w historię, kiedy właśnie ten kraj odwiedza Ojciec Święty, głowa Kościoła katolickiego, to jest raz, a dwa, to jest też przecież głowa państwa małego, ale jak bardzo znaczącego, jakim jest Watykan. Tak, tu są pokazane te trzy córki pana premiera, które siedzą obok tłumacza koło Ojca Świętego, a pan premier rozmawia z Ojcem Świętym teraz prywatnie, czyli na tym polega ta prywatność, że widzimy, ale nie słyszymy. No i ten dzień dzisiejszy, 8 godzin spędzone na wyspie, ale bardzo intensywne, msza święta i potem też ten ojciec Laval, błogosławiony, mamy tutaj taki polski akcent, bo to jest błogosławiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II, jego pierwszy w pontyfikacie, 29 kwietnia 1979 roku. Więc też przypada 40 lat od tej beatyfikacji, a również 30 lat od wizyty Ojca Świętego na tej wyspie. Teraz zostaje ofiarowany obraz Ojcu Świętemu. Bardzo w żywych kolorach, takich z białym gołębiem, tak, który prawdopodobnie symbolizuje samego papieża, który jest takim tutaj przybyszem, zwiastującym no pokój i nadzieję. W takim pokoju. I oczywiście palmy wszechobecne i tutaj też na obrazie ukazane palmy kokosowe. Tak, Maurycjus wokoło. Jeszcze coś. Na pewno tutaj nam tutaj pokaże Ojciec Święty, co to jest. Też mały jakiś obraz. Może jakaś akwarela. To oczywiście wszystko potem się znajdzie w opisie, jeśli chodzi o podsumowanie pielgrzymki, ale to się dzieje teraz na żywo. Słyszymy też odgłosy, to dla słuchaczy fleszy, no bo teraz jest miejsce na fotografię, dla fotografów, którzy tę wizytę, tę dłuższą obecność w Pałacu Prezydenckim podkreślają. To prawdopodobnie Ojciec Święty otrzymał znaczki okolicznościowe, takie bardzo, bardzo charakterystyczne, z opisem, z datami, z odnotowaniem, że to jest znaczek właśnie z widokiem na Pałac Prezydencki prawdopodobnie i znaczki jubileuszowe określające jakąś konkretną datę
w historii i tutaj państwa. I ta wymiana następuje w ten sposób, że za chwilę też ze strony Ojca Świętego będą przekazane dary, o które, jak mówiliśmy, specjalna kolekcja medali pontyfikatu, też mogą być monety wydane przez państwo watykańskie, bo są wydawane każdego roku jako taka, prawda, dla kolekcjonerów, jako zbiór bardzo wyjątkowy, co stanowi cenną potem pamiątkę w muzeach państwowych. Czy wreszcie tutaj Ojciec Święty przekazuje również swoje książki, no i również różaniec, jeżeli ta strona okazuje się wierząca, że ten różaniec przyjmuje, no to przekazuje wtedy. Otrzymują córki, tak, pana prezydenta, pana premiera, przepraszam, różańce. Dwa czerwone, jeden niebieski. Małżonka. Opakowanie, nie wiem, czy się różnią, ale czerwone pudełeczka są. Tu też jakiś wybrany minister, a może akurat okazuje się człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem, to Ojciec Święty go chce w ten sposób wyróżnić. To taki bardzo miły element wszystkich podróży, prawda? Rzadko się zdarza, żeby nie było takiego spotkania prywatnego, takiego ciepłego, wspólnego zdjęcia. To też wyraz takiej sympatii i tego, że no, mówimy o pokoju, mówimy o jakimś zrozumieniu, a trzeba go też tworzyć tak na co dzień i to jest bardzo chętnie przyjmowane ze strony tutaj goszczących. Pewno, że może były sytuacje gdzieś takie, ja pamiętam, zaognione, kiedy nawet głowa państwa oczywiście była, przyjmowała Ojca Świętego, ale to było tak dosyć dyplomatycznie, sucho, bez takich fragmentów, prawda, rodzinności, ale to było wtedy, kiedy był jakiś konflikt, kiedy Ojciec Święty musiał zająć stanowisko, wiedziano, że powie, ale tylko nie wiedziano, ile słów mocnych, to wtedy ta sytuacja tak, a nie inaczej wyglądała. Tutaj mamy tak bardzo rodzinnie, familiarnie to uczynione. Wspólne zdjęcie już zrobione. Za chwilę przejście do dużej auli, gdzie są obecni dziennikarze i także komentatorzy, no i goście, którzy będą też tam obecni i tam będą wystąpienia już Ojca Świętego i głowy państwa Republiki Mauritius. Myślę, że zachęcimy państwa, naszych słuchaczy, telewizorów, żeby coś może jeszcze więcej sobie dowiedzieć się o tym państwie, o Mauritiusie i po tych obecnych wyspach obok istniejących. Może się dowiedzieć trochę o historii, skąd barwy narodowe, skąd hymn, jak wyglądała historia tego miejsca, bardzo ciekawa i też trudna, bo jesteśmy ciągle w tym kontekście państw wyzwalających się w latach 60., 70. spod wpływu nacisku kolonializacyjnego. No wiemy, to nie jest tajemnicą, że Europa kolonizowała tę część świata. Kolonie były brytyjskie, francuskie, portugalskie, hiszpańskie, niemieckie, a nawet włoskie, czy holenderskie. I bardzo mocno wpływały na życie ówczesnych mieszkańców. Tych, których nazywamy właśnie żyjących tu od wieków, nad którymi tak mocno pracował, pochylał się ojciec Jacques błogosławiony Laval, mówił, że dla nich szczególnie chce tutaj sprawić, żeby oni mogli tą swoją wiarę wyznawać dalej, kontynuować, pielęgnować. Dla nich ten pomysł mszy o godzinie 12, a więc środek dnia, skwar, biali odpoczywali, a ciemnoskórzy mieli okazję, by się spotkać tam przy świętej, bo wtedy kościoły były wolne, czy kaplice. Czy oni mieli w ogóle wolne? No bo znaczy wtedy, no, jeszcze też było prowadzone. Takie różne podejście do
ciemnoskórych, do też niewolników, którzy jeszcze byli w tym czasie. Także ojciec Jakub Laval, no myślę, że tak charyzmatycznie odczytał, że to jest coś nie w porządku, bo wiedział, że jeśli były takie msze dla wszystkich, to jeśli tam biali byli z przodu, a ciemnoskórzy nie mogli w ogóle podejść nawet do połowy kościoła i byli tak jakby zepchani gdzieś tam do tyłu, jego to bardzo ruszało i czuł, że to jest niesprawiedliwe, stąd ta właśnie msza szczególna, tak, trochę sprytnie, wyróżnić, tak. Żeby ich wyróżnić, żeby pokazać im, że oni są też ważni dla Boga, że nie ma różnic. Takie pierwsze kroki. A też warto wspomnieć, że ojciec Jakub napisał w języku kreolskim najpierw właśnie mały katechizm, a później wielki katechizm. Też miał swój taki bardzo konkretny przyczynek w kształtowaniu, w katechezach, w pogłębianiu wiary tamtych chrześcijan, bo początki jego pracy wcale nie były też takie łatwe. Było sporo chrześcijan, katolików, nawet 2/3 wtedy wyspy, ale większość nie chodziła do kościoła, nawet co tydzień na mszę świętą uczęszczało 1% właśnie wiernych, więc możemy sobie wyobrazić, że to były początki, że coś tam do nich docierało, ale jeszcze z takim otwartym sercem nie byli otwarci, żeby przyjąć wiarę. No, potrzeba było tego czasu, żeby to się ukształtowało. Stąd jego, myślę, że pionierska też praca nad właśnie tymi katechizmami, które odegrały w dalszych latach ważną rolę. A tutaj już prośba o powstanie. Hymn Watykanu będzie i potem hymn Republiki Mauritius. Odegrane już hymny Państwa Watykańskiego i Republiki Demokratycznej Mauritiusu. I teraz jest zaproszenie do wystąpień, które będą mieć miejsce. Będzie teraz przywitanie, wprowadzenie pana prezydenta Republiki, potem pozdrowienie pierwszego ministra, czyli premiera. Przywitanie pana prezydenta. Merci madame. Très saint père, monsieur le premier ministre. Ojcze święty, szanowny ministrze, drogi
kardynale, zgromadzeni tutaj przedstawiciele rządu, korpusu dyplomatycznego. Wyobraźcie sobie emocje, radość, jaką teraz właśnie przeżywam w tym czasie, czując się bardzo wyróżniony, że mogę w imieniu całego narodu gościć tutaj w State House samego papieża. Le gouverneur général d'alors, ce Virasami Ringadou, recevait le pape Jean-Paul II. 30 lat temu, wiemy wszyscy, że był tutaj Ojciec Święty Jan Paweł II. Merci, très Saint-Père. Dziękuję, Ojcze Święty, że zechciałeś odwiedzić tak mały kraj, że znaleźliśmy się w planie Twoich wizyt. Twoja wizyta jest bardzo znacząca. Że dzisiaj też mogliśmy świętować 155. rocznicę śmierci apostoła Mauriciusu, błogosławionego Jakuba Lavala. To, co jest szczególnie ważne, że ojciec Laval potrafił jako jeden z pierwszych zjednoczyć tutejszą społeczność. Nie tylko katolików, ale ludzi także z innych religii. Ojcze Święty, możemy powiedzieć, że nasz naród jest bogaty, ma swoje sukcesy. Nasza ekonomia wzrasta, mamy swoje sukcesy i to wszystko dzięki jedności, która postępuje krok po kroku. Ale ważne dla nas jest również to, co duchowe. Et où la mosquée de nos compatriotes musulmans avoisine paisiblement la pagode bouddhiste. L'esprit de partage obok siebie wiele świątyń, które współistnieją obok siebie, świątynia muzułmańska, buddyjska, chrześcijańska. Votre sainteté. Nous suivons même à 10 000 km de Rome avec grand intérêt. Ojcze Święty, mimo odległości 10 tysięcy kilometrów od Watykanu, śledzimy Wasze poczynania i wołanie o pokój i sprawiedliwość na całym świecie. Nie są nam obce także Twoje wezwania do szanowania natury i Matki Ziemi. Vous joindrez le geste à la parole en donnant votre bénédiction à un nombre d'arbustes disposés dans la varangue à côté qui vont par la suite être mis en terre à travers l'île Maurice. Ojcze Święty, będziemy chcieli Cię zaprosić, byś też pobłogosławił rośliny już zasadzone, które są symbolem właśnie naszego słuchania Twoich wezwań. En collaboration avec le diocèse catholique. Je voudrais ici profiter Są one też znakiem jedności, bo zostało to podjęte wspólnie przez różne grupy religijne. Pour son engagement en faveur des causes nationales et pour le travail remarquable effectué dans le domaine de l'éducation et du social. Très Saint-Père,
La nation mauricienne est aussi très reconnaissante envers votre sainteté. Ojcze Święty, jesteśmy Ci niezwykle wdzięczni za Twoją obecność tutaj. Particulièrement au peuple chagossien dans le long combat qui a été mené depuis plusieurs années pour la rétrocession de l'archipel de Chagos à la République de Maurice. Dziękujemy Ci za każde wsparcie i słowo, które też były wskazaniem dla nas w walce o nasze terytoria, wspomnianych wysp wcześniej. Un véritable événement indien-océanique. Très Saint-Père, la rencontre privilégiée que moi-même et les membres de ma famille Ojcze Święty, to bardzo wyróżniające spotkanie. Jest dla nas głęboką i wielką wartością. Będziemy starali się zachowywać w sercu te wszystkie chwile, które tutaj z Tobą przeżywamy. Dziękuję z całego serca w imieniu wszystkich i życzę Ci długich lat owocnej posługi na Twoim ważnym stanowisku. Drodzy Państwo, wszystkiego najlepszego. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai l'honneur d'inviter maintenant Monsieur le Premier ministre, Pravin Kumar Jagnauth, à prononcer son discours de circonstance. Teraz głos zabierze pierwszy minister. Votre Sainteté, Excellence, Mesdames et Messieurs. Ojcze Święty, zebrani Państwo, marqué par la venue de sa sainteté le pape François, tous les Mauriciens éprouvent un sentiment de joie. W tych dniach szczególnie wszyscy mieszkańcy naszego narodu doświadczają wielkiej radości. 30 lat po wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II. Teraz tutaj gościmy kolejnego przedstawiciela Watykanu. Dzisiaj obecni tutaj są wszyscy przedstawiciele nie tylko władzy, ale wszystkich religii. Tout au long de votre itinéraire dans notre pays, vous avez contribué à vivifier notre dimension spirituelle. Podczas twojej krótkiej wizyty na naszej wyspie wniosłeś już niesamowitą radość i szczególne emocje. Maurice affiche une convergence avec le Vatican. Chcemy potwierdzić naszą łączność nie tylko dyplomatyczną, ale jesteśmy otwarci nadal na współpracę z Państwem Watykańskim. Nazywamy Cię dzisiaj pielgrzymem pokoju. Tak samo widzimy rolę naszej wyspy, która wyróżnia się i niejako jest ambasadorem wszystkich wysp na oceanie indyjskim. Chcemy wsparcie Twoim przykładem, być ludźmi dialogu. Dialog jest dla nas podstawą w naszej konstytucji, w naszych relacjach dyplomatycznych z innymi. Dostrzegamy dużą rolę Kościoła tutaj, dialogu i otwartości z innymi religiami. Suite à un appel des Nations Unies pour que les chefs religieux travaillent ensemble. To tutaj powstała Rada Chrześcijańska w 2001 roku, by jeszcze bardziej rozwijać relacje pomiędzy innymi religiami.
cette dimension multiculturelle. Nous avons appris à construire progressivement une belle mosaïque humaine en dépit. Naszym narodzie od początku postanowiliśmy, że będziemy opierać się na wartości, którą stanowi nasza różnorodność. Chaque jour d'un modèle unique de diversité et de coexistence des communautés. Owocem wielu lat jest to poczucie, że nie mamy innej drogi, jak tylko tą, kiedy odkrywamy wartość tych, którzy się różnią i którzy żyją obok siebie. Je crois fermement que la paix ne se réduit pas à une absence de guerre. Szczególną troską otaczamy wszelkie wysiłki w kierunku pokoju. Wiemy, że kiedy pokój będzie królową między nami, nie grozi nam żadna wojna. La société mauricienne donne sa place entière à la personne humaine. W naszym społeczeństwie mamy szczególne miejsce dla człowieka i jego praw. Chcemy szczególnie szanować osoby starsze, te, które potrzebują wsparcia, osoby niepełnosprawne. Czujemy to jako imperatyw moralny, by wszystkie takie osoby otoczyć odpowiednią opieką. Notre pays est actuellement engagé dans un processus visant à aligner le système éducatif. Ważną sprawą dla nas jest również edukacja. W tym czasie nasz kraj jest w trakcie tworzenia nowego systemu edukacyjnego. Kościół także wspiera nas w tej drodze ulepszania systemu edukacyjnego. Dans votre discours au corps diplomatique au Vatican en janvier 2019. Vous disiez qu'il est normal que les politiques écoutent la voix de leur peuple. Już w styczniu bieżącego roku w Watykanie pour le plus grand bien de tous. Wybrzmiały słowa dla nas znaczące. Le respect du droit et de la justice. Słowa odnoszące się by respektować prawo i sprawiedliwość każdego narodu. Doit faire preuve de bonne volonté et de bonne foi, qui sont indispensables. W narodzie musimy odkrywać chęć czynienia dobra i praworządność. De l'archipel des Chagos par la Grande-Bretagne, après le détachement illicite de cette partie de notre territoire. Trudnością dla nas dzisiaj jest sprawa archipelagu Chagos. La Cour internationale de justice a rendu le 25 février dernier un avis consultatif concluant, entre autres, que l'archipel des Chagos fait partie intégrante de notre territoire et que la Grande-Bretagne. Jesteśmy zmartwieni tym, że Wielka Brytania właśnie nie respektuje, że część tego archipelagu należy do naszej wyspy. Dès lors, le gouvernement mauricien a déclaré son engagement de faciliter. Podjęliśmy jednak rozmowy, by bronić naszych obywateli tam się znajdujących. Afin de rendre à ces mêmes citoyens leur dignité. Nous espérons pouvoir compter sur l'aide de la communauté internationale afin de réaliser ce projet. Wspólnotę Narodów Zjednoczonych i Twoje poparcie. Je partage votre avis que le changement climatique est un problème global. Ojcze Święty, zmiany klimatyczne i ochrona przyrody jest także dla nas ważna. Czujemy, że jest to też sprawa ważna dla całej ludzkiej populacji. Pour aider les pays à revenus intermédiaires comme Maurice à développer des économies résilientes vu leur vulnérabilité. Staramy się rozwijać naszą ekonomię w poszanowaniu praw natury.
Ojcze Święty, Ty jesteś tym, który broni świat i chroni Matkę Ziemię. Le désert extérieur est créé par le désert intérieur. Możemy powiedzieć, że jeśli ze świata uczynimy zewnętrznie pustynię, tereny nieuszanowane, ten obraz przeniesie się na nasze ludzkie wewnętrzne, na wewnętrzny obraz właśnie, że ludzkość może stać się taką pustynią w sobie samej. Dans votre message au monde à l'occasion de la fête de Pâques cette année. Vous avez prié Ojcze Święty w swoim przesłaniu na Wielkanoc des armes, tant dans les zones de conflit que dans nos villes. Je poruszyłeś też sprawę konfliktu między narodami. Par un heureux hasard, votre visite coïncide avec le pèlerinage annuel vers la tombe du bienheureux Père Laval. Wierzymy, że Twoja wizyta tutaj przy grobie błogosławionego Jakuba Dezyderiusza Lawala wskaże nam drogę do rozwiązania naszych problemów, drogę do pokoju i sprawiedliwości. Jeszcze raz podkreślam, zależy nam na dobrych relacjach naszego narodu Mauritiusu z Watykanem. De nous bénir et de nous protéger tous et que le Tout-Puissant vous garde. Niech Bóg Wszechmogący zachowa Cię także i Tobie błogosławi. Merci pour votre aimable attention. Dziękuję za Twoją cierpliwość i wysłuchanie naszych słów. Premier rządu przekazał swoje przemówienie, przesłanie, a teraz pora teraz mam ogromny honor wyróżnienie wprowadzić właśnie Ojca Świętego Franciszka, który właśnie też ma przygotowane przesłanie na to dzisiejsze spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Bardzo takimi pięknymi słowami zostało to tak wprowadzone. Taki styl, prawda, takiego zapraszania francuskiej dyplomacji. Panie Prezydencie, Panie Premierze, Szanowni Członkowie Rządu, Szanowni Członkowie Korpusu Dyplomatycznego, Panie i Panowie, Członkowie Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiciele różnych wyznań religijnych, Panie i Panowie, serdecznie pozdrawiam władze państwowe Mauritiusu i dziękuję im za zaproszenie do odwiedzenia Waszej Republiki. Dziękuję panu premierowi za miłe słowa, które do mnie przed chwilą skierował, a także za jego powitanie pana prezydenta. Pozdrawiam członków rządu, społeczeństwa obywatelskiego, korpusu dyplomatycznego. Chciałbym również pozdrowić i po bratersku podziękować za ich dzisiejszą obecność przedstawicielom innych wyznań chrześcijańskich i różnych religii obecnych na Mauritiusie. Cieszę się, że dzięki tej krótkiej wizycie mogę spotkać się z waszym ludem, znanym z tego, że ma on nie tylko oblicze wielokulturowe, wieloetniczne, wieloreligijne, ale przede wszystkim z piękna wynikającego z umiejętności rozpoznawania, szacunku i harmonizacji istniejących różnic zgodnie ze wspólnym projektem. Taka jest cała historia waszego ludu, która zrodziła się wraz z przybyciem imigrantów z różnych horyzontów, kontynentów, przynoszących swoje tradycje kulturowe
oraz religię, którzy stopniowo uczyli się ubogacenia różnicami innych, znajdowania sposobów życia razem, starając się budować braterstwo zatroskane o dobro wspólne. W tym znaczeniu macie głos autorytatywny, ponieważ stał się on życiem. Może on nam przypomnieć, że możliwe jest osiągnięcie stabilnego pokoju, wychodząc z przekonania, że różnorodność jest piękna, gdy rodzi się na nieustannie wkraczanie w proces pojednania, aż do zawarcia pewnego rodzaju paktu kulturowego, który sprawia pojawienie się pojednanej różnorodności jako podstawowej i do okazji do zbudowania prawdziwej wspólnoty w łonie wielkiej rodziny, bez potrzeby usuwania na margines, wykluczenia oraz odrzucenia. DNA waszego ludu zachowuje pamięć o ruchach migracyjnych, które przywiodły waszych przodków na tę wyspę, a także skłoniły ich do otwarcia się na różnice, aby je zintegrować i promować, mając na uwadze dobro wszystkich. Właśnie dlatego zachęcam was, abyście dochowując wierności swoim korzeniom, podjęli wyzwanie przyjęcia i ochrony migrantów, którzy przybywają tutaj dziś, aby znaleźć pracę, a dla wielu z nich lepsze warunki życia dla ich rodzin. Zadbajcie, by ich ugościć, tak jak wasi przodkowie potrafili się wzajemnie ugościć jako protagoniści i obrońcy prawdziwej kultury spotkania, pozwalającej migrantom wszystkim na bycie uznanymi w ich godności i w ich prawach. W najnowszej historii waszego ludu zasługuje na uznanie tradycja demokratyczna ustanowiona od czasów niepodległości, która przyczynia się do uczynienia z wysp Mauritius oazy pokoju. Ufam, że ten demokratyczny styl życia może być pielęgnowany i rozwijany, zwłaszcza poprzez walkę ze wszelkimi formami dyskryminacji, ponieważ autentyczne życie polityczne, które opiera się na prawie i na szczerym dialogu między stronami, odnawia się z przekonania, że każda kobieta, każdy mężczyzna i każde pokolenie zawierają w sobie pewną obietnicę, która może wyzwolić nowe energie relacyjne, intelektualne, kulturowe i duchowe. Wy, którzy jesteście zaangażowani w życie polityczne Republiki Mauritiusu, możecie być wzorem dla tych, którzy na was liczą, a zwłaszcza dla ludzi młodych. Waszym postępowaniem i wolą zwalczania wszelkich form korupcji możecie ukazać wartość zaangażowania w służbie dobru wspólnemu i bycia zawsze godnymi zaufania waszych współobywateli. Od czasu uzyskania niepodległości wasz kraj zaznał silnego rozwoju gospodarczego, z którego z pewnością musimy się cieszyć, będąc jednocześnie czujnymi. W obecnym kontekście często okazuje się, że rozwój gospodarczy nie zawsze przynosi korzyści wszystkim, a wręcz usuwa na bok z powodu pewnych strategii jego dynamiki pewną liczbę osób, zwłaszcza ludzi młodych. Dlatego chciałbym zachęcić was do rozwijania polityki gospodarczej zorientowanej na osoby, która potrafiłaby dać pierwszeństwo lepszej dystrybucji dochodów, stwarzając miejsce pracy, integralną promocję na uboższych. Zachęcajcie się, byście nie ulegli pokusie bałwochwalczego modelu ekonomicznego, który musi poświęcać życie ludzkie na ołtarzu spekulacji i jedynie opłacalności, która bierze pod uwagę tylko doraźną korzyść ze szkodą dla ochrony. Ochrony najuboższych, środowiska jego zasobów,
Chodzi o rozwój z tą postawą konstrukcyjną, która, jak wskazał kardynał Piat w liście pasterskim z okazji 50. rocznicy niepodległości Republiki Mauritius, pobudza do wdrożenia integralnego nawrócenia ekologicznego, którego celem jest nie tylko uniknięcie strasznych zjawisk klimatycznych lub wielkich klęsk żywiołowych, ale stara się również promować zmiany stylu życia, aby wzrost gospodarczy mógł naprawdę przynieść korzyści wszystkim, bez ryzyka spowodowania katastrof ekologicznych lub poważnych kryzysów społecznych. Panie i panowie, chciałbym wyrazić uznanie i podkreślić obecność na Mauritiusie różnych religii, które posiadają swoją tożsamość, współpracują ze sobą, aby przyczynić się do pokoju społecznego i przypomnieć transcendentalną wartość życia przeciwko wszelkiemu rodzajowi redukcjonizmu. I ponawiam wolę mieszkających na Mauritiusie katolików, by nadal uczestniczyć w tym owocnym dialogu, który tak naznaczył historię waszego ludu. Dziękuję za wasze świadectwo. Jeszcze raz dziękuję za serdeczne przyjęcie. Proszę Boga, aby pobłogosławił wasz lud i wszystkie podejmowane wysiłki, by ułatwić spotkanie między różnymi kulturami, cywilizacjami i tradycjami religijnymi w promowaniu sprawiedliwego społeczeństwa, które nie zapomina o swoich dzieciach, szczególnie tych najbardziej potrzebujących. Niech Jego miłość i miłosierdzie nadal wam towarzyszą i was chronią. Dziękuję bardzo. Biega końca kurtuazyjna wizyta Ojca Świętego Franciszka w Pałacu Prezydenckim na spotkaniu z władzami, prezydentem i władzami państwowymi Republiki Demokratycznej Mauritiusu. Pour votre message puissant et inspirant que nous porterons dans notre cœur pour toujours. Dziękujemy Ojcu Święty za twój bardzo wyraźny i mocny znak, za twoje słowo. A przed nami jeszcze jedna uroczystość. Notre cérémonie officielle arrive presque à sa fin. En effet, sous peu, Sa Sainteté le Pape François se déplacera vers le véranda afin de bénir des échantillons de plantes endémiques. W ogrodzie będzie pani zapowiada te błogosławieństwo poszczególnych drzew. Niektórych drzew w ogrodzie, prawdopodobnie zasianych, jak słyszeliśmy, na pamiątkę tej wizyty, które mają przypominać to wydarzenie i bardzo jeszcze wiele innych ważnych spraw, które tutaj miały miejsce w czasie tej pielgrzymki. 31. pielgrzymki Ojca Świętego, no i odwiedzenie wyspy Mauritius. Tak, 100 tysięcy roślin zasadzone na wzór spodziewanej 100-tysięcznej liczby pielgrzymów. Czyli obecność Ojca Świętego i podkreślenie każdego pielgrzyma, który by dzisiaj był obecny, jest symbolem właśnie drzewa, symbolem, czy roślina jest symbolem właśnie tego, że właśnie każdego życia, każdy się liczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy w ogóle będziemy mieć jakoś tutaj dostęp do tej uroczystej, do tego tam, momentu. W każdym razie jest to ostatnie. Papież wchodził, w korytarzu były takie ustawione donice, z takimi małymi sadzonkami. Wcześniej z jakąś taką planszą w środku. Myślę, że to pójdą do tego miejsca, nie, może jeszcze innego. Tam papież tak symboliczny pobłogosławi chyba te rośliny w imieniu tych wszystkich 100 tysięcy. I to będzie już ostatni akcent tej pielgrzymki, tych odwiedzin Mauritiusa, a potem już przemieszczenie się na lotnisko, które jest odległe o 38 km od tutaj naszego miejsca, od centrum, od Pałacu Prezydenckiego. Rzeczywiście są te donice, te kosze z roślinami, z małymi sadzonkami drzew, które potem będą wsadzone, wyrosną jako wielkie
tutaj drzewa zasadzone w określonym miejscu. Może wśród nich są palmy. Dostrzegamy palmę na pewno. Baobaby też? Baobaby? Baobaby chyba nie. Baobaby z Ale jest jakieś aloes, widać takie kaktusowate też drzewka. Jest palma i pewne inne. Myślę, że właśnie... Woda święcona i błogosławieństwo tychże właśnie roślin. Też w nawiązaniu do słów Ojca Świętego, do słów prezydenta mówiących o pięknie przyrody, które trzeba chronić. Zresztą Ojciec Święty poprzez swoją encyklikę Laudato Si ma też tutaj taki, wpisuje się w taki plan odnowy ochrony ziemi przed zniszczeniem, samozniszczeniem. Oczywiście wiemy, że trzeba nam też pomyśleć o tym, żeby ochronić ziemię przed duchowym zniszczeniem, nie tylko tym, że przyroda, ale że duch. Tym duchowym, tą pustynią, którą, duchową, o której tak. mówił premier, taki byłem bardzo zaskoczony właśnie z tego porównania też. Właśnie zasugerował, że ten obraz zniszczenia zewnętrzny, on sugeruje, że coś w naszym ludzkim wnętrzu jest nie tak. Jeszcze krótka wymiana zdań czy serdeczności. Są przedstawiciele hinduizmu, hinduistów, tak? Jest także muzułmanin w tej charakterystycznej chuście, szachownice, tak? No i też jeszcze są te mniejszości. Pamiętamy, że 20 religii, 20 wyznań jest też tutaj Myślę, w obecnych. Tej pomarańczowej chuście to może pani buddystka, nie? Jeszcze też coś ofiarowują, swoje takie drobne prezenty. Z osobistym zdjęciem. Tak, kiedy przekazuje się właśnie taki upominek, zdjęcie warto wykonać na pamiątkę. Ostatnie chwile Ojca Świętego na tej, jak widzimy, czy możemy też się przekonać przy pięknej wyspie. Szkoda, że Ci Święty nie ma więcej czasu, żeby móc zobaczyć, a może i odpocząć gdzieś, prawda? W jakimś parku narodowym. No, Ojciec Święty Niestety, dzisiaj mocno eksploatowany. Godzina po godzinie, wszystko zajęte, napięte. Ale będzie mógł odpocząć na Czerwonej Wyspie, nie tylko Rajskiej, i zasnąć na Madagaskarze. Czerwona Wyspa Madagaskar, czerwona od ziemi, a nie od socjalizmu, o tym trzeba Przy okazji, bo jeszcze nie mieliśmy okazji, chciałem pozdrowić też wszystkich współbraci pracujących na Madagaskarze, czy też misjonarzy i Polaków, i nie Polaków, którzy pracują właśnie i tutaj na Maurycjusie, tak jak już wspomniałem, Salezjanie z Saletyni, Zgromadzenie Ducha Świętego, ale też tych misjonarzy na Czerwonej Wyspie. Tutaj kardynał pochodzi ze Zgromadzenia Ducha Świętego. Też pozdrawiam ojca Dariusza Maruta, ojca Michała pracujących na Madagaskarze i innych ich współbraci, współbraci oblatów. To jest duża grupa, nie będę już wymieniał. Też współbraci łazarzystów, których też mieliśmy tutaj mocne akcenty przecież tu w stolicy Madagaskaru. Dziękujemy właśnie za ich świadectwo, że są na tym posterunku misyjnym, że właśnie głoszą Ewangelię, że poświęcają się i często nawet zmieniają właśnie niektórzy z Salezjanów. Wiem, że i pracowali i na Maurycjusie, i później na Madagaskarze, tak jak ojciec Ryszard. I jeszcze tutaj taki może uśmiech w stronę dzieci. Ojcze Krzysztof, trzeba powiedzieć, że niestety, ale na Madagaskarze, jesteś tego świadkiem, nie ma pingwinów. Nie żyją pingwiny, to tylko bajka. No, czy ojciec spotkał? Nie, raczej nie. Wystarczy, że widziałem wieloryby. Piękne z brzegu. Można nieraz zobaczyć, jak płyną sobie stadem. To jest coś niesamowitego. A my wracamy także z Ojcem Świętym teraz już na lotnisko na Maurycjusie, czyli na stolica Maurycjusu, to jest Port Louis, czy Port Louis. I stamtąd już samochód. Zauważmy, że
tutaj jest lewostronny. Można się pomylić, że Ojciec Święty prowadzi. Bo jest z przodu. Ale jak zobaczył, że kierownica jest po prawej stronie, to się przeżegnał. Tak. No, właśnie. A to rzeczywiście to... To takie miejsce wyglądające. Bo to jednak ślad to po Wielkiej tej Brytanii. Kolonii Wielkiej Brytanii. Jednak te brytyjskie ślady. Ojciec Święty właśnie już za moment będzie, no, trochę minut to potrwa. Będzie obecny już w drodze na lotnisko, potem wyleci z powrotem na Madagaskar. Tam jeszcze w nuncjaturze spędzenie wieczoru i nocy, a rano powrót do Europy, do Rzymu, do wiecznego miasta, która potrwa ponad 10 godzin. Będziemy też towarzyszyć w modlitwie Ojcu Świętemu. A na razie też żegnamy się na chwilę, bo potem jeszcze będziemy chcieli być na lotnisku i zobaczyć, jak Ojciec Święty się będzie żegnał z piękną rajską wyspą Mauritiusem. Póki co dziękujemy bardzo. Żegnają się ojciec Janusz. I ojciec Krzysztof. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Szczęść Boże.